Z nami zapowiadany ekspert Daniel Siwiec, specjalista do spraw nieruchomości, ale też flipper, mentor, nauczyciel, tak? Dobrze powiedziałam? Tak, no głównie jestem inwestorem na rynku nieruchomości. Tak, i działam w Lublinie. I my dzisiaj chcemy trochę uczknąć tej wiedzy od ciebie, ponieważ no, dużo mówi się o tym, że sporo dzieje się na rynku nieruchomości. Czy to jest kryzys, czy nowe wyzwania? Jak to interpretujesz? Ja patrzę na to jako taką pewną stabilizację, bo ostatnie dwa lata rynek był bardzo rozgrzany i dzisiaj się trochę ustabilizował i te ceny, które my dzisiaj mamy, się stabilizują, tak? Już nie ma takiego tempa wzrostu, jakie było wcześniej, czyli ceny tak szybko nie rosną i osoby, które mają jeszcze gotówkę, mogą dzisiaj sobie trochę w tych mieszkaniach poprzebierać, że w tamtym roku nie było takiego wyboru. No ale właśnie mówisz, że ceny się stabilizują, ale one są bardzo wysokie. No to, co było dwa lata temu, a to, co jest dzisiaj, to jest przepaść. Ceny wzrosły nawet w niektórych miastach o 100%. Zależy, jak na to patrzymy, tak? Bo jeżeli porównamy to do innych towarów, które urosły, to tak naprawdę nieruchomości aż tak bardzo nie urosły. Popatrzmy, po ile dzisiaj jest cukier, czy po ile dzisiaj jest energia. Także nieruchomości są trochę takie antyinflacyjne, idą za tym całym trendem. Natomiast możemy na to spojrzeć z perspektywy za dwa lata i być może się okaże, że dzisiaj jeszcze nieruchomości są tanie. Jak spojrzymy, jakie są ceny na zachodzie, nawet względem zarobków Niemców czy Szwajcarów, to te ceny dzisiaj nasze nie są, są jeszcze w miarę dostępne. Czy w takim razie brać kredyt mimo wszystko na tę nieruchomość i jednak mimo wszystko ją teraz kupić, czy poczekać? Jeżeli ktoś ma dzisiaj bufor, to ja uważam, że to jest dobry czas. Mówi się w nieruchomościach, że nie czekaj na zakup nieruchomości, tylko kup nieruchomość i czekaj. I w długiej perspektywie to się zawsze opłaci. Tak? W krótkiej, parę miesięcy to nie są nieruchomości od takich inwestycji. Dlatego jeżeli ktoś ma dzisiaj zasoby gotówki, ma dzisiaj i te pieniądze dzisiaj tracą, inflacja zjada ich pieniądze, zamiast trzymać je na koncie, warto moim zdaniem kupić nieruchomość, bo można ją nie tylko utrzymać wartość pieniądza, ale też jej wynajmować. No właśnie. Powiedziałeś, jeżeli ktoś ma bufor, czyli co, jeżeli ktoś ma jakieś oszczędności, to warto je teraz zainwestować w nieruchomości. Tak, jeżeli ktoś ma dzisiaj oszczędności, oczywiście nie wszystkie, tak żeby została ta poduszka finansowa, to moim zdaniem... Ile musimy sobie zostawić? No myślę przynajmniej, że na parę miesięcy życia, niezależnie od tego, czy mamy pracę, czy nie, tak? Czyli żeby mieć ten bufor, bo możemy stracić pracę, możemy, nasza firma może gorzej prosperować, więc taka poduszka zawsze powinna być, niezależnie od inwestycji. A w kontekście tych, którzy tego buforu nie mają, to czy teraz jest dobry czas na branie kredytu? Jeżeli te osoby, które buforu nie mają, to zawsze to jest dużo bardziej ryzykowne, więc ja bym się radził wstrzymać. Oczywiście wiele osób się dzisiaj wstrzymuje, bo wiele osób chciałoby wziąć kredyt, nawet mieliby potencjalnie zdolność, ale przez te rekomendacje, które mamy dzisiaj i przez wysokie stopy, nie mają dostępu do kapitału, a te osoby, które mają pieniądze dzisiaj też mówią, zobaczymy, co się będzie działo na przestrzeni roku, tak, bo wiele artykułów w mediach straszy, że to już jest za chwilę krach, że ceny spadną, a jak spojrzymy na taki raport banku UBS, to pokazuje, że na 30 stolic i 30 dużych miast Warszawa jest obarczona najmniejszym ryzykiem banki na rynku nieruchomości. Czyli mamy jakby najlepszą cenę w stosunku do gospodarki. Czyli mamy uczciwie, relatywnie cenę samych nieruchomości. A są w Niemczech, w Frankfurcie, te ceny są widać, że są przeszacowane. W tym momencie nasz rząd pomaga kredytobiorcom i są wakacje kredytowe. One jeszcze będą przez najbliższe dwa kwartały przyszłego roku. Ale jeśli ktoś nie chce korzystać, znaczy może skorzystać z tych wakacji kredytowych, ale może to zrobić w inny sposób, taki bardziej opłacalny, żeby nadpłacić swój kredyt. Wyjaśnij, jak to można zrobić. Moim zdaniem te osoby, które mogą skorzystać z wakacji kredytowych, wcale nie muszą jakby, jeżeli stać ich na to, żeby coś... Mimo wszystko płacić ratę, tak? Mimo wszystko płacić ratę, to warto te pieniądze spłacić, jeżeli jest taka możliwość w umowie kredytowej, spłacić, nadpłacić kredyt, ponieważ przez to dużo na tym zaoszczędzą. Czyli nie przejadać tych pieniędzy, albo je schować na poduszkę finansową na trudniejsze czasy, bo może akurat będą pracowali w branży, która będzie miała problemy, albo po prostu spłacić kredyt i żeby tych rat później było mniej. Co mówią eksperci, co się będzie działo na rynku nieruchomości w najbliższych miesiącach czy latach? No bo te ceny, tak jak mówiliśmy już na samym początku, wzrosły w stosunku do lat poprzednich. Czy dalsze wzrosty są zapowiadane, czy bardziej stabilizacja albo jakieś spadki? To te wzrosty nie były oderwane od rzeczywistości. One szły razem z wzrostem wynagrodzeń. Czyli mniej więcej my też zarabiamy więcej. Może nie czujemy tego, natomiast nominalnie wynagrodzenia mamy wyższe w Polsce. I tak samo te ceny nieruchomości szły za tym. Więc to nie była bańka napompowana, jak balon z niczego.
tylko widać było, że pieniędzy na rynku było więcej. Oczywiście do druku pieniądza jest i duża inflacja. I teraz moja perspektywa jest taka, że ceny się będą stabilizowały, natomiast za jakiś rok, może pół roku, jeżeli ta sytuacja kredytów się odblokuje, to ci ludzie, którzy dzisiaj kumulują chęci zakupu, oni, to nie jest tak, że jak ktoś jest głodny, to nie zje tydzień, a później nie przeje tego. W nieruchomościach jest tak, że jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie, to on z tą myślą zostaje i on kupi wtedy, kiedy będzie mógł. Jeżeli za rok czasu wszyscy będą mogli kupić, a deweloperzy dzisiaj ograniczają budowę mieszkań, czyli za rok powstanie połowę mieszkań tego, co w tamtym roku powstało, to może się okazać tak, że te ceny wywindują w górę, ponieważ nie będzie towaru na rynku, a wszyscy będą chcieli kupić. Czyli lepiej teraz poszukać fajnego mieszkania w dobrej lokalizacji i jednak starać się kupić tę nieruchomość, tak? Kupić wtedy, kiedy możemy, niż kupować wtedy, kiedy musimy. Jedni mówią, że jest kryzys, inni mówią, że trzeba to wykorzystać, inni, żeby się wstrzymać. My ustaliliśmy już na początku, że warto tę sytuację wykorzystać, szczególnie jeżeli ktoś ma trochę gotówki. To Churchill mówił, żeby nie zmarnować dobrego kryzysu, tak? Czyli jeżeli wszyscy inni się boją, to wtedy trzeba działać. I jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to widzimy, że jest pewne spowolnienie i jest mniej sprzedaży, bo tak naprawdę przez to, że nie ma dostępu do kredytu, ludzie tych mieszkań nie kupują. Tak jak też mówiłem wcześniej, że nie kupują dlatego, że nie mogą, a nie dlatego, że nie chcą, więc oni kiedyś wrócą, ci ludzie, na rynek. Ja się trochę tego boję, bo to jest tak jakby trochę taka teoria skumulowanego popytu. I jak ten popyt trochę zaatakuje, to można powiedzieć, że no wtedy będziemy mieli taki boom na rynku i pik. Ja się z jednej strony trochę cieszę, że rynek przyhamował, bo ostatnie 2 lata były no, sporymi wzrostami, gdzie to szło trochę w złym kierunku. Dzisiaj mamy stabilizację, dzisiaj mamy mieszkania się sprzedają, jednak tylko albo w większości głównie dla osób, które mają gotówkę. No właśnie, ostatnio gdzieś natknęła się na takie statystyki, że tylko 30% właśnie ostatnich zakupów nieruchomości było z kredytów, a 70% właśnie z gotówki. Czyli rozumiem, że taki przeciętny Kowalski, który nie ma po prostu gotówki na mieszkanie, on musi się gnieździć w tym swoim gdzieś tam malutkiej kawalerce albo u rodziców? Albo wynajmować, tak. No i musi ten czas przeczekać. No ja... Właśnie, bo teraz to jest czas wynajmu, prawda? Ci, którzy mają mieszkania na wynajem, to teraz będą zbierać żniwo. Tak, w 2020 roku wynajem jakby był słaby, bo studenci nie mogli pójść na uczelnię i ten rynek był jakby słaby. No dzisiaj ten rynek jakby się odbudował. Natomiast osoby, które chciałyby wziąć kredyt, no wydaje mi się, że muszą poczekać przynajmniej do przyszłego roku, gdzie 100% jest szansa, że będą spadały. Tym bardziej, że te wysokie stopy powodują dużą zapaść na rynku budowlanym. I dzisiaj deweloperzy mają działki i po prostu na tych działkach mogą przestać budować i jakoś bardzo na tym nie stracą. Poza tym są po 10 tłustych latach w swojej branży, więc są w dobrej kondycji finansowej, ale stracą na tym w pierwszej kolejności firmy budowlane, które już dzisiaj widzą spadek zainteresowania, spadek kontraktów na przyszły rok. I no, wydaje mi się, że ta branża budowlana jest bardzo mocną i ważną branżą w gospodarce i wydaje mi się, że długo to nie może potrwać, bo za chwilę może być jakaś fala upadłości takich firm, małych firm, które miały zlecenia, a dzisiaj ich nie mają. A o co pytali nasi widzowie? Pytali przede wszystkim, no, kiedy spadną stopy procentowe, kiedy będą mogli brać kredyt. No, sytuacja jest taka dzisiaj dosyć niepewna. To, co się mówi, jak będzie, to tak naprawdę sami ekonomiści, ani wydaje się, że czasami nawet decydenci nie wiedzą. Dlatego ja liczę, że no, już stopy nie będą szły do góry, ale biorąc pod uwagę, że inflacja wzrosła w tym momencie, możemy się spodziewać delikatnego wzrostu stóp procentowych. Są nawet prognozy, że inflacja przekroczy 20%, czy tak? Są takie prognozy i to jest bardzo realny scenariusz, patrząc na to, co się dzieje na półkach sklepowych i patrząc na to, jakie są prognozy cen energii i nośników energii. No już dzisiaj cała budowlanka albo cała ceramika ma takie wzrosty kosztów ogrzewania, że musi niektóre linie produkcyjne zamykać. Przez to materiały nie będą taniały, po prostu będzie ich mniej i dalej będą musiały być droższe. A do kiedy pan radzi się wstrzymać z wzięciem kredytu? Jeżeli osoby, które dzisiaj mają zdolność kredytową i mają duży bufor, uważam, że to jest świetny moment, żeby brać kredyt, paradoksalnie. Dlatego, że dzisiaj banki nie mają możliwości udzielać kredytów, mają możliwość tylko udzielić kredyty osobom, które dobrze zarabiają. I te kredyty są dzisiaj bardzo tanie, czyli banki... Możemy też negocjować w bankach, łatwiej jest negocjować, tak, prawda? Tak, oferta jest dzisiaj niższa, czyli mimo tego, że procentowanie jest wysokie, to marża banku, ten zysk banku zszedł dzisiaj do rekordowo niskich poziomów. Więc jeżeli ktoś dzisiaj weźmie kredyt, ja na przykład brałem w tym roku kredyt dla siebie,
siebie, to mam o wiele niższą marżę, na przykład w tamtym roku było 2,5, a dzisiaj jest 1,6. I jeżeli stopy spadną, to ja będę miał najniższy kredyt na rynku, jaki tylko był. Więc paradoksalnie, jak osoby mają zdolność kredytową, to warto, żeby wzięły. Jeżeli ktoś jest na styk, to ja bym się radził wstrzymać, ponieważ jeżeli stopy dalej pójdą w górę, żeby nie wpędzić kogoś w problemy. A jeżeli ktoś jeszcze chce posłuchać pana Daniela, to pan Daniel zaprasza na spotkanie ze sobą. W internecie można posłuchać całkowicie za darmo. Na mój kanał na YouTubie Daniel Siwiec, tam prowadzę różne webinary, mówię o tym, jak inwestować w nieruchomości.